Witajcie w moim kolejnym filmiku. Tym razem stoczyłem ciekawy pojedynek pomiędzy King Cobrą A10, którą lecę, a Jakim 9T. No dobra, lecimy. Usłyszałem z prawego górnego rogu, że coś nadlatuje. O, teraz. Rozglądam się. Lekko się gibam, no i w porę odkrywam Jaka 9T. No jak widzę, że on mi wszedł na ogon z splitesem. Wchodzę pod niego, żeby schodzić z linii strzału i żeby zarazem rozpocząć Rolling Scissors. Tutaj patrzę, czy da radę go poprzez Climbing Spiral zrobić, ale widzę, że ma energię na tyle sporą, że bez problemu za mną podąża, no dlatego jednak się decyduje na Rolling Scissors. Na szczycie pętli operuje przepustnicą. Kiedy minę szczyt, rozkręcam ją z powrotem po to, żeby zrobić ciaśniejszy zwrot na samej górze. Tutaj bardziej to wychodzi pętla w pionie niż Rolling Scissors, dlatego cały czas lotkami staram się ją trochę bardziej spłaszczyć, żebyśmy bardziej spiralą, nie pętlą lecieli. A przeciwnik się tu, widzę, próbuję nie dać wciągnąć w te Rolling Scissors. Dlatego, żeby te nożyczki zrobić nieco bardziej płasko, użyłem tutaj Hinerikomi, żeby nawrócić. No i to mi pozwoliło siąść na ogon. Znaczy jeszcze nie siąść na ogon, ale zyskać przewagę pozycji. No i teraz znowu się bawimy bardziej w pętlę pionową, tyle tylko, że to teraz ja siedzę za Jakiem, a nie na odwrót. Podczas mianki kolejny Hinerikomi połączony ze skręceniem przepustnicy na szczycie pętli. No i powolutku zaczynam już tego Jaka dochodzić. I znów skręcenie tutaj to chyba było wręcz do zera. Przepustnicy. Jak mi nos opadł, rozkręcam z wepem, żeby nabierać energii i siadać mu na ogon. A tutaj przeciwnik stracił pomysł, co tu robić dalej, jak się nie dałem wykręcić w ciągu tych paru pętli. No i zaczął lecieć pionowo do góry na pałę po prostu. Niestety detekcja trafień dużych kalibrów jest do bani. Widzieliście, taki śliczny obłoczek wybuchu powstał. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o działko 30 mm. 37, przepraszam. Na szczęście półcalówki zrobiły robotę, podpalając Jaka w ostatniej właściwie chwili, bo już traci energię i spada. Ale jest też część dalsza. Kiedy byłem zajęty Jakiem, przypałętał się do mnie Spitfire i zaczął mnie ostrzeliwywać. Wywija mu się spod luf, znowu splitesem, i biorę go w opadające nożyce, żeby nabrać prędkości. No niestety, nie mam zbytnio nadziei na wykręcenie Spitfire'a 5B, dlatego decyduję się na ucieczkę do swoich. Nieodpowiednio manewrując, unikam jego ostrzału.
Znaczy, bym się bardzo zawziął, może bym mi spita wykręcił, ale no nie w sytuacji, kiedy reszta przeciwników jest dość blisko. Teraz się przypałętał spis, za chwilę byłoby coś innego. No i jak widzicie, wykorzystuję przewagę King Cobra nad Spitfire'em, jaką jest lepsza prędkość i bez trudu mu uciekam. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.